Uwaga, modyfikacja załączona w tym poradniku może doprowadzić do trwałego uszkodzenia sprzętu. Przystępujesz do pracy pod własną odpowiedzialność. Witam was, ja jestem Granat. Ostatnio kupiłem sobie Kinecta do Xboxa One. Aczkolwiek nie posiadam Xboxa One. Więc pewnie większość by się spytała, czemu w ogóle kupiłem Kinecta. Więc tak. Kinect działa z PC, ale jest pewien problem. Wystarczy spojrzeć na ten konektor. Nie jest to żadne tradycyjne złącze. To jest customowy konektor od Microsoftu i racja, jest możliwość podłączenia tego do komputera, ale potrzebny jest adapter. Problem jest w tym, że adapter potrafi trochę kosztować. Najciekawsze jest to, że jesteśmy w stanie zrobić taki sami i wyniesie on nas maksymalnie do 20 zł razem z kosztami przesyłki. Więc naszym celem jest przerobienie tego konektora na USB 3.0 typu A. W tym momencie na wideo widzicie, jak próbuję rozpracować końcówkę od Microsoftu, ponieważ wszystkie poradniki na internecie, które do tej pory zobaczyłem, odnosiły się tylko do możliwości obcięcia kabla i przerobienia końcówki na USB i zasilacz. Aczkolwiek ja chcę zachować oryginalną końcówkę i dorobić tylko adapter, czego w internecie już nie jestem w stanie znaleźć. Więc na pierwszy ogień poszło to szerokie wejście na samym środku konektora. Przypomniało mi to dosyć USB, zwykłe podstawowe USB 2.0 z tymi pinami wewnętrznymi, więc co zrobiłem? Zamówiłem dwa żeńskie USB 2.0 i po zdjęciu powłoki uziemiającej wyciągnąłem piny i zobaczyłem, czy się zgadzają. Wewnętrzną część z pinami ze zwykłego USB-A typu 2.0 musimy trochę podocinać i dopiłować ze względu na to, że obie plastikowe części są za grube, gdy są złożone razem i nie pozwala to na wciśnięcie ich do konektora, więc musimy je po prostu spiłować i odchudzić na tyle, żeby je razem wcisnąć. Za to jeśli chodzi o dodatkowe 5 pinów, które są ze standardu 3.0, znalazłem odpowiednik takich pinów w zwykłym USB typu B 3.0. Te piny dodatkowe, te 5 pinów dosłownie w ten sam sposób wyglądające, wystarczy je oddzielić od reszty pinów. Oczywiście dopiłować, żeby nam się zgodziły miejscem i dociąć jeszcze jedną część z USB typu 2.0, tak żeby miały odpowiednie ułożenie względem konektora. To wszystko można zrobić trzymając wszystkie części włożone już do konektora i po prostu sobie zaznaczając, którą część trzeba jak dociąć. Następnie wystarczy skleić wszystkie części razem i zostajemy z pinami do lutowania. Potrzebujemy do tego jakikolwiek kabel, który przynajmniej z jednej strony ma wyjście USB typu A3.0. Możemy go przeciąć dosłownie w pół, tak jak ja to zrobiłem teraz i w odpowiedni sposób, podążając za schematami, trzeba połączyć przewody. Sam proces lutowania trochę zajął, więc zrobiłem tylko trochę zdjęć, które w większym lub mniejszym stopniu pokażą wam, jak to wyglądało. Dobrze, więc kabel wyszedł w ten sposób. To był cel tego poradnika, więc jeszcze szybko tylko podłączę, żeby pokazać, że wszystko działa i że Kinect jest wykrywany w systemie. I to było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Do następnego. Cześć.